Cześć kochani, z tej strony Sylwia Przybysz i bardzo serdecznie witam Was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z Q&A. Bardzo lubicie te filmy, ja również bardzo lubię je nagrywać i czuję, że mamy taką fajną więź, ponieważ mogę odpowiedzieć właśnie na pytania, na które chcecie znać odpowiedź. I postanowiłam dzisiaj tak na szybciutko wykorzystać to, że Jasiek przyniósł mi tutaj kamerę i nagrać dla Was odpowiedzi na kolejne pytania, które Was nurtują. Więc przechodzimy do pytań. Zdradzicie płeć drugiego malucha przed porodem? Wiem, że na początku mówiłam, że nie, chociaż od razu zaznaczałam, że pewnie się to zmieni, po prostu wtedy nie czułam takiej potrzeby. Na ten moment zaczęłam się nad tym zastanawiać, bo myślę, że będziemy musieli to zrobić ze względu na to, że bardzo chcę dla Was nagrać film, jak pakuję torby do szpitala dla siebie i dziecka. I wiadomo, że rzeczy dla dziecka dużo Wam zdradzą i po prostu myślę, że nie ma co ukrywać płci. Nie wiem jeszcze kiedy to zrobimy, ale myślę, że zrobimy. Czy mieliście kiedykolwiek gorszy czas w swoim związku, czy przeżywaliście tak zwany kryzys? Nie. Nie mieliśmy takiego czasu. Wbrew pozorom, nawet jak urodziła się Polusia, nie przyszedł żaden kryzys, wręcz przeciwnie. Jeszcze bardziej nas to umocniło i zbliżyło do siebie, także bardzo się cieszę, że jesteśmy taką silną parą, a znamy się już pewnie koło 10 lat, więc naprawdę myślę, że jesteśmy takimi charakterami i osobowościami, które się bardzo do siebie przysiągają. I takiego kryzysu nie mieliśmy, wręcz przeciwnie. Jakie czynności są utrudnione, gdy jest się w stanie błogosławionym? Jakby teraz już się łapię na trzecim pytaniu, że bardzo ciężko mi oddychać. Wszystkie narządy uciskają mi przeponę i gdy siedzę, jest mi naprawdę bardzo ciężko oddychać, więc ta czynność naprawdę jest utrudniona w stanie błogosławionym. Na pewno kolejną czynnością, która jest utrudniona, jest spanie. Polusia zaczęła nam ostatnio przesypiać noce, a ja zaczęłam nie przesypiać nocy. Mam straszne bóle tutaj miednicy, kręgosłupa i po prostu mam się przekręcić z boku na bok lub po prostu z boku na plecy. Na pewno bardzo ciężko zjeść mi posiłek, ale nie w tym sensie, że mam jakieś problemy takie, że na przykład wymiotuję i tak dalej, tylko po prostu bardzo ciężko w tym sensie, że mam okropną zgagę po wszystkim, co zjem, nawet po wypiciu wody. Dlatego jest to naprawdę bardzo, bardzo uciążliwe i już się zmęczyłam mówiąc o tym, także myślę, że takie podstawowe rzeczy, które są utrudnione, widać gołym okiem. Czy Pola Was bardzo męczy w nocy? Czy na przykład płacze? Właśnie przed chwilą w sumie odpowiedziałam na to pytanie. Odkąd Poli wyszły zęby, bo chyba największy problem zawsze jest z jedynkami, a wyszły już jej zęby na dole, teraz jej wyszły trzy na górze i w momencie, kiedy wyszły jej zęby, Pola zaczęła przesypiać całe noce, także chodzi spać o 22 i wstaje o 11. I to jest takie dziwne, ale takie fajne, takie wygodne, że naprawdę chyba się zaraz rozlenimy i gdy będzie trzeba wstawać na drugie godziny, będzie ciężko. Ale myślę, że jesteśmy mimo wszystko zahartowani. Pola jest naprawdę kochanym dzieckiem, odkąd wyszły jej te zęby, w ogóle praktycznie nie marudzi. Potrafi się zająć sobą, bawi się zabawkami swoimi w kącie i jakby, no, dziecko cud. Jakby nie mogę w ogóle na nią narzekać, jest przekochana i przeurocza. Czy planujecie ślub z Jasiem? Czy raczej Wam się nie spieszy ze ślubem? Myślę, że jest to pytanie jedno z tych bardziej prywatnych. Nie ma jakichś tam, wiecie, wskazań, żeby na nie odpowiadać, ale to nie jest dla nas żadna tajemnica, tym bardziej, że mówimy o tym otwarcie, że ślub mamy zaplanowany już od dłuższego czasu. Wiadomo, że sytuacja teraz w naszym kraju i ogólnie na świecie nie sprzyja organizowaniu wesel, ślubów, jakichś imprez, ale mamy zaplanowany ślub za już bardzo niedługi czas i mam nadzieję, że uda się zorganizować przyjęcie. Nie jesteśmy osobami, które po prostu, gdy postanowiliśmy, że chcemy mieć dzidziusia, że musimy teraz się na szybko ohajtać, bo co ludzie powiedzą, powiedzą, że to wpadka, jakby totalnie nas to nie obchodziło, tym bardziej, że my wiedzieliśmy swoje, wcale nam się ze ślubem nie spieszyło, tym bardziej, że no nie oszukujmy się, na salę w Polsce trzeba czekać naprawdę bardzo długo, szczególnie jeżeli chce się mieć jakąś konkretną, no i my czekamy już tak dobre półtora roku i jeszcze troszeczkę przed nami, ale mamy ślub zaplanowany, ale wcale nie chcieliśmy czekać z dziećmi, bo to tak naprawdę nic nie zmieni, to jest tylko formalność, kochamy się bardzo mocno i to jest najważniejsze, ale nie martwcie się, będziemy ślub brać. Czy wrócisz do muzyki, koncertów i co z płytą? Wiem, że ostatnio mówiłam, że niedługo chcę wydać swoją płytę, że nad nią pracuję. Nie ukrywam, że troszeczkę plany mi się pokrzyżowały i nie jest to związane w ogóle z powiększeniem rodziny.
tylko po prostu znowu zmieniły mi się jakieś tam priorytety w moim życiu. Chciałabym już się skupić znowu na rodzinie, jakby zmienia mi się to bardzo, bardzo szybko. Nie ukrywam, że bardzo chciałabym wrócić do muzyki i tak dalej. Koncertów, płyt, jest to super sprawa. Też sytuacja, w której wszyscy się znaleźliśmy, nie sprzyja temu. Tym bardziej właśnie, że mam małe dziecko w domu i nie chciałabym gdzieś tam się narażać i gdzieś tam po studiach jeździć, żeby nagrywać te piosenki. I bardzo mnie to wstrzymuje. Bardzo bym chciała to zrobić i mam nadzieję, że uda mi się do tego wrócić. Chociaż na ten moment czuję się mega spełniona jako mama i właśnie nagrywając tutaj dla was na YouTube, więc staram się skupić póki co na tym. A do muzyki bardzo chciałabym wrócić. A czy wrócę? Zobaczymy. Czy będziesz rodziła naturalnie? Taki mam zamiar, bardzo chciałabym rodzić naturalnie, mimo że przyznam się szczerze, pierwszego porodu troszeczkę się bałam. Było to niesamowite przeżycie, hardkorowe przeżycie, ale naprawdę niesamowite. Najpiękniejszy moment w życiu, przysięgam, najpiękniejszy moment w życiu. Już bez względu na to, jak się czułam, jak wyglądałam, po prostu to był najpiękniejszy moment w życiu i bardzo chciałabym rodzić naturalnie. Bardzo się cieszę, że udało mi się urodzić naturalnie. Ale wiemy, jak to jest. Czasem są wskazania do cesarskiego cięcia i po prostu mam takie nastawienie, że jeżeli będzie trzeba, bo będzie na przykład trzeba ratować mnie lub dziecko, to jakby nie mam żadnego problemu z tym, żeby to była cesarka, ale jednak bardzo, bardzo bym chciała i dążę do tego, żeby urodzić naturalnie. Zrobię na pewno jakieś Q&A po porodzie, żeby wam to wszystko porównać, poukładać, bo sama jestem mega ciekawa, jak to będzie wyglądało i chyba przez to, co przeżyłam przy porodzie z Polą, w sensie, że był taki mega, mega długi, uważam, że ten przebiegnie szybciej i jakoś tak sprawniej. Jak się czujesz i w której ciąży czułaś się lepiej? Czuję się mega ciężko, w sensie jeszcze troszeczkę mi zostało, niedużo, bo naprawdę jakby ten poród zbliża się wielkimi krokami i jestem po prostu cała emocjonowana, mega się cieszę. Ale jest mi naprawdę już mega ciężko poruszać się, funkcjonować, nie spać, jest bardzo męczące. I po prostu chyba taki mały komfort psychiczny, jeżeli chodzi o poród, bo nie wiem po prostu, czego się spodziewać, jak będzie w szpitalu w tych czasach, czy Jasiek będzie ze mną mógł być przy tym porodzie, czy... No wiecie, ogólnie takie mam mnóstwo pytań w głowie i po prostu cały czas jakby o tym myślę i nie daje mi to spokoju. A w której ciąży czułam się lepiej? Myślę, że w tej pierwszej, ponieważ, nie wiem, jakby takie najgorsze objawy z Polusią miałam już w ostatnim miesiącu, kiedy naprawdę już było mi dosyć ciężko, a teraz od 2 miesięcy już czuję się tak jak w ostatnim miesiącu z Polusią, więc jest mega ciężko. W sensie takim, że strasznie się męczę. Psychicznie czuję się bardzo dobrze, mega się cieszę, nie mogę się doczekać. Ja już po prostu wszystko sobie w domu przygotowałam. Czy Polcia była wcześniakiem? Nie, Polcia nie była wcześniakiem. Polcia urodziła się w 38 tygodniu i 1 dniu. Nie wiem, czy dobrze powiedziałam. 38 i 1 dzień. Mimo wiadomo, że w ciąży chodzi 40 tygodni, ale od takich 36-37 to jest taka granica wcześniactwa i dzieci urodzone przed 36 tygodniem można nazwać wcześniakami. Polcia była takim dzieckiem donoszonym, ale na takim troszeczkę skraju. Jak tak dobrze radzisz sobie z hejtem? Nie uważam, że jakoś super radzę sobie z hejtem. Są osoby, które totalnie w ogóle się nie przejmują, na przykład mój Jasiek, on... Nie wiem też, ale nie widziałam za bardzo u niego hejtów, ale on się w ogóle tym nie przejmuje i zawsze mi mówi, że mi się nie przejmowała i tak dalej. Nie wiem, czy przejmuje się tym, że jakby w ogóle mnie nie dotyka taki hejt, że ktoś mi napisze coś niemiłego, bo wiem, że ta osoba na przykład nie ma racji i nie zgadzam się z tą osobą, jej argumenty są po prostu bez sensu, totalnie, w ogóle wiecie, nie znamy się. Nikt nie ma prawa wtedy mi mówić, że na przykład źle się zachowuje czy coś, no bo nie wiem, jak się zachowuje, to jest bez sensu i myślę, że moje jakieś tam zażenowanie i jeżeli coś na Instastories wstawiam wam i wypowiadam się na temat hejtu, wynika tylko i wyłącznie z tego, że strasznie mnie irytują takie osoby i po prostu staram się, myślę, no nie wiem, mam chęć naprawienia świata i przetłumaczenia takim osobom gdzieś tam do rozsądku, że to jest niefajne. Nie rozumiem sensu takich komentarzy i nie wyobrażam sobie, żebym na przykład nawet jak mi się coś nie podoba w internecie, żebym usiadła i napisała komuś coś wrednego. Nie rozumiem, co to wnosi do czyjegoś życia i nie wiem. Dla mnie jest to mega irytujące, jeżeli się wypowiadam na ten temat, to właśnie po to, żeby wyrazić swoje zażenowanie, a nie przejąć się
się tymi, zobaczcie, jest mi przykro, nie, nie jest mi przykro. I wtedy mnóstwo osób pisze do mnie, nie przejmuj się. Tylko że ja się tym nie przejmuję, bardziej się przejmuję tym, że są takie osoby i po prostu, że trzeba im takie rzeczy tłumaczyć, takie oczywiste rzeczy. Czy będzie film z porodu? Znacie mnie i wiecie, że ja nie pokazuję aż tak prywatnych dla mnie rzeczy w internecie. Tak samo jak, nie wiem, ogłoszenie tego, że spodziewamy się Dzidziusia, było już naprawdę bardzo późno, mieliśmy ten komfort, że nigdzie wcześniej do internetu taka informacja nie wyciekła, więc mogliśmy to zrobić na swoich warunkach, co było super, bo z Polą niestety nie mieliśmy tego komfortu. Zrobiliśmy to na swoich warunkach, ponieważ właśnie dostawałam mnóstwo wrednych komentarzy, że jestem po prostu gruba. Więc to jest, nie będę w ogóle na ten temat się tutaj rozwodzić. W każdym razie było mi już mega, mega przykro, że kobiety ciężarne są tak traktowane. W sensie, ja rozumiem, że te osoby nie wiedziały, że ja jestem w ciąży, ale hello, no nie można tak pisać. I po prostu to było dla mnie już mega, mega przykre. A też ciężko było już ukrywać ten brzuszek, bo w drugiej ciąży pojawił się dużo, dużo szybciej. Więc pokazaliśmy to. Co do płci również się wahałam, ale niedługo wam pewnie zdradzimy. A co do terminu, to nie będę w ogóle nic mówić. Powiedziałam jedynie, że spodziewamy się Dzidziusia na wiosnę. I przy tym zostaniemy. Ale film z porodu jest dla mnie jakby rzeczą nie do przeskoczenia, ponieważ to jest dla mnie taki moment, który chcę przeżyć wyłącznie jakby z dzieckiem i z partnerem, jeżeli się uda. Czy mam wtedy, jakby w ogóle nie myślałam podczas pierwszego porodu, żeby nawet trzymać telefon w ręku, a co dopiero, żeby coś nagrywać. Jakby nie mam nic przeciwko czemuś takiemu, bo sama oglądałam filmiki z porodów, nawet na polskim YouTubie i bardzo jakby pozytywnie do tego podeszłam. Bardzo mi się to podobało. Wzruszyłam się niesamowicie, bo za każdym razem, gdy oglądam taki film, przypomina mi się poród z Polusią i pamiętam, co wtedy czułam i pamiętam, że jak oglądałam właśnie jeden taki film z porodu, popłakałam się, po prostu popłakałam się. Takiego, wiecie, jakby to jest piękny moment i trzeba go przeżyć, żeby wiedzieć w ogóle, o co chodzi. Ale ja osobiście nie mam tak rozwiniętego kanału, ani nie dzielę się jakimś tam moim bardziej prywatnym życiem, żeby po prostu nagrywać taki film. Po porodzie na pewno nagram wam jakieś Q&A, w którym troszeczkę więcej o porodzie opowiem, porównam moje dwa porody i po prostu podzielę się z wami moimi przeżyciami. Ale bezpośredniego filmiku z porodu nie będę nagrywać. Czy ciężko jest być młodą mamą? Czy ciężko? Dla nas nie. Dlatego, że mamy stabilizację finansową, mamy swoje mieszkanie. Na pewno gdybym nie miała takiej stabilizacji, wolałabym się wstrzymać, żeby po prostu zapewnić dziecku wszystkiego, czego potrzebuje do rozwoju. Ale czy jest ciężko? Najważniejsze to, żeby po prostu mieć wsparcie w rodzinie, żeby się kochać i wtedy na pewno wszystko się ułoży. Dziękuję kochani, że byliście dzisiaj ze mną ponownie podczas mojego Q&A. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał, że dowiedzieliście się kilka ciekawych rzeczy o mnie. Jeżeli chcecie więcej Q&A, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. Ja biorę się za nagrywanie dla was filmów, ponieważ mam kilka fajnych pomysłów, między innymi moją dzienną czy tam poranną rutynę, którą będę nagrywać jutro. Więc spodziewajcie się bardzo fajnych filmów niedługo na moim kanale. Dziękuję wam jeszcze raz serdecznie, że byliście i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mua!